Skąd wziąć radość w codziennym życiu? Myślę, że radość. Może odpowiem takim moim ulubionym tekstem o radości, który dotyczy właśnie codzienności. To jest jeden z tekstów, który jest przypisywany świętemu Franciszkowi. Mianowicie został zapytany przez jednego ze swoich współbraci, co to znaczy prawdziwa radość. I on wtedy mu mówi: Siadaj i pisz. No i mamy ten zapis tego tekstu Franciszka. Więc Franciszek mówi tak: że wyobraź sobie, że przychodzi do mnie wysłannik króla Anglii i króla Francji, więc właśnie wyjątkowych, wielkich ludzi zarządzających. E, losami e, e, ówczesnego świata. E, no i mówi, że e, zamierza wstąpić do wspólnoty franciszkańskiej i że to oznacza, że nastanie też pokój w świecie. I Franciszek mówi, e, to nie jest e, prawdziwa radość. E, potem e, Przychodzi następny i mówi, że, że takie samo pragnienie wstąpienia do Franciszkanów mają najwyżsi hierarchowie kościelni. I Franciszek mówi: To też nie jest prawdziwa radość. Potem mówi o trzeciej możliwości, że on sam ma moc czynienia cudów i to, że uzdrawia czy dokonuje wielkich znaków. Przysparza Jezusowi nowych wyznawców, i mówi: To też nie jest prawdziwa radość. I w końcu mówi o tym, na czym prawdziwa radość polega: Mianowicie, że przychodzi nocą do Perugii i jest zimno, i jest śnieg, i sople zwisają mu u sukni i ranią mu nogi. A on podchodzi do domu swoich współbraci, i kiedy dość długo pukał, bo nie od razu, kiedy dość długo pukał, przyszedł ktoś i pyta, ktoś ty. Więc odpowiada brat Franciszek. I wtedy słyszy: Wynoś się, jest nas teraz tu tylu i takich, że już nie potrzebujemy Ciebie. A kiedy Franciszek mówi: Dalej prosiłem dla litości, dla miłosierdzia Bożego żeby choć trochę mógł się ogrzać i e, wypocząć, to słyszę na koniec, idź do Krzyżowców, Niech Ci pomogą. I mówi tak, jeśli nie stracę cierpliwości, y, jeśli nie oddam y, złem za zło, to to jest prawdziwy pokój i prawdziwa radość. Y, Ja myślę, że to opowiadanie, do końca nie jestem pewien, czy, czy, czy je opowiedziałem dokładnie, ale co do ducha na pewno, że to opowiadanie ma w sobie głębszą treść niż się w pierwszej chwili wydaje. Znaczy, punkt ciężkości to jest w tym zdaniu: Jest nas tu tylu i takich, że już nie potrzebujemy Ciebie. Tak? Czyli. Co mogłoby nam odebrać radość, i najczęściej co nam odbiera radość? Najczęściej odbiera nam radość to, że ktoś zakwestionuje naszą wartość albo wręcz naszą konieczność. Bo jak to, to kto ma być u Franciszkanów, jak nie Franciszek? Znaczy, kto jest konieczny w tej wspólnocie? A tymczasem słyszy, nie, nie, już nie jesteś potrzebny. I, yy. A my na swoim własnym punkcie jesteśmy bardzo czuli. Nawet jeśli ktoś nam na, te, na to pole wejdzie, gdzieś nam butem wdepnie w duszę i w nasze poczucie swojej naszej godności, i wartości, i przydatności, i konieczności, to to jest to, co właśnie odbiera nam najczęściej pokój ducha, co nas wytrąca z równowagi i zabiera nam radość. Nie? Potem bez przerwy chodzimy i myślimy, jak on mógł mi tak powiedzieć, nie? jakim prawem on mnie w ten sposób potraktował. Więc Franciszek mówi tak, że kluczem do radości jest pokora. I gdy chodzi o pokorę, to jest jedno z takich jego pouczeń. Niesłychanie trafnych. Mówi tyle jesteśmy warci, ile jesteśmy warci w oczach Bożych. I ani więcej, ani mniej. Więc myślę, że wtedy, kiedy jakoś stoję przed Panem Bogiem i znam swoją wartość w spotkaniu, to, i ta, ta wiedza bierze się we mnie ze spotkania z Nim, to dość trudno jest mi zmącić radość e, no właśnie w taki sposób, że ktoś uzna mnie za mało wartościowego albo mało przydatnego do czegokolwiek. Ale to, co nam odbiera radość w tym tekście franciszkowym, to jest właśnie takie. Mniemanie o sobie dość wysokie, które naraz ktoś zakwestionuje. No to podpowiadałbym, żeby trochę nad tym pomyśleć.